Witam moi kochani bardzo serdecznie. To już znowu kolejna już odsłona 228 audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Kłaniam się bardzo serdecznie, Piotr Spotek. No audycja z długimi przerwami bywało, ale wciąż na antenie rozgłośni radiowych. Jak to powiedziano w Radiu Wnet, gdziekolwiek pojawiam się ja z audycją Pod Wielkim Dachem Nieba, zawsze pod takim tytułem. I tak już chyba zostanie. Chciałem powiedzieć, że gościem audycji jutrzejszej Pod Wielkim Dachem Nieba 25 stycznia o godzinie 20 w Radio Muzyczna Cyganeria będzie Grzegorz Marchowski. Opowie nam o latach 70., 80., o różnych swoich zajęciach. Myślę, że była to bardzo sympatyczna i ciepła rozmowa. I oprócz Grzegorza Marchowskiego, cały czas zaznaczam, nie mylić z Markowskim, również Grzegorzem, wystąpią jeszcze. Będzie to w zdecydowanej większości tak zwana stajnia solitonu. Nie dlatego, że zaprzedałem duszę, tylko dlatego, że postanowiłem powybierać bardzo różne piosenki z różnych, że tak powiem, dziedzin i stylistyki muzycznej. No, będą wyjątki, oczywiście wyjątkowo, jak zwykle zresztą. To przechodzimy. Kto będzie? Będzie Jarek Chojnacki, będzie zespół Mitra, będzie Ify Ude. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, bo jest to dla mnie osoba, która jest jakimś moim odkryciem w ostatnim czasie, no to oczywiście były gwiazdy solitonu. Dzięki Piotrkowi Brymasowi otrzymałem 3 płyty Daniela Gałązki i zespołu DGZZ, czyli Daniel Gałązka z zespołem, i jutro zagram coś z tych 3 płyt. Co? Jeszcze chyba nie wiecie, ja już wiem oczywiście. Będzie jeden z moich ulubionych zespołów, Piotrek Wróbel z zespołem Akurat. Będzie potem znowu Katarzyna Rogalska, Pytasz mnie, zaśpiewa taką piosenkę do tekstu Andrzeja i muzyki Andrzeja Rosiewicza. My jako audycja Pod Wielkim Dachem Nieba postanowiliśmy dołączyć do takiej akcji, którą prowadzi pani Katarzyna Siuta. Chodzi o jej 7-letnie dziecko, które musi mieć pilnie operację. Z powodów covidowych oczywiście te operacje zostały, termin został przesunięty, ale może to i dobrze, gdyż potrzeba jeszcze trochę pieniążków i o tym powie również pani Katarzyna Siuta. A Maria Duszka, Marylka kochana, do tej audycji wybrała wiersze Katarzyny Siuty. Jest to nam bliskie naszemu sercu, gdyż pani Katarzyna i jej córki, trzy córki, bliźniaczki i syn starszy mieszkają w Zduńskiej Woli. I cóż dalej? Patronem, niewłaściwie patronem, ambasadorem całej akcji został znane nam tutaj z audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Zdaje się, że na początku grudnia 2019 roku był gościem, albo gdzieś tak przed świętami, ale gościem był na początku grudnia Bartas Szymoniak. Na pewno go pamiętacie. Także dziękuję ci, Bartku, przy okazji za to, że wszedłeś w to, no myślę, bardzo istotne zadanie. Potem będzie Pudełko Zapałek razem z Adamem Bąkowskim. Będzie Andrzej Zmora Rdultowski, znany bardziej z występów z zespołem, który zwie się Dr. Hakenbusch. Potem będzie zespół, który zwie się Trzy Majtki, TKM i ponownie będzie Jarek Chojnacki. A gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba za tydzień, 1 lutego, będzie Piotr Grzyb. Zachęcam do słuchania audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Tam zawsze coś się dzieje. No a prawdopodobnie, jeśli nic się nie zmieni, 7 grudnia wracamy do rozgłośni, do radia Islanders na Wyspach. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Póki co, jutro w Muzycznej Cyganerii z Grzegorzem Marchowskim i Marylką Duszką. Będziemy na was czekać pod Wielkim Dachem Nieba o godzinie 20 w Radio Muzyczna Cyganeria. Do usłyszenia jutro.